Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Jesteśmy w zakopiańskim SOS-ie, rozmawiam z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem, słynnym kierowcą rajdowym, swego czasu nawet całkiem niezłym skoczkiem narciarskim. Dziękuję za przedstawienie. Taki mały żarcik na początek, na rozluźnienie lekkiej atmosfery. Adamie, mamy rok 2001. Wygrywasz turniej czterech skoczni. W tym momencie podchodzi do ciebie jakiś jasnowidz i mówi: za ćwierć wieku, Adamie, będziesz prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i pomożesz zorganizować podobny turniej na polskich skoczniach. Uwierzyłbyś? Raczej nie. raczej bardziej bym powiedział, że chyba zwariował. No i tak pięknie nam się potoczyła historia. Potoczyła nam się historia również dzięki twoim sukcesom. Skoki narciarskie stały się sportem narodowym w Polsce. To były bardzo piękne lata i na pewno jesteś bardzo często pytany o te twoje skoki, również tutaj w Zakopanem, za każdym razem, kiedy spotykamy się tutaj właśnie z okazji Pucharu Świata. Najczęściej dziennikarze zadają pytania o wspomnienia o ten pamiętny 2002 rok, ale ja chciałbym zadać pytanie o rok 2005, kiedy udało ci się wygrać tutaj dwa konkursy z rzędu, w tym jeden ex aequo z Roarem Liukalisejem. Pamiętasz dobrze ten rok i to podwójne zwycięstwo w Zakopanem? Nie, powiem szczerze, że prawie w ogóle tego nie pamiętam. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś przebłyski się pojawiają, ale naprawdę tego było tak dużo, że tylko gdzieś tam takie wybiórcze pamiętam doskonale i nawet same skoki czy same odczucia, jakie były, ale tego nie pamiętam. No fakt, że zwycięstw było tyle, że mogą się powoli zacierać pamięci, ale zadam takie pytanie, bo w jednym z konkursów 29 stycznia stanąłeś wtedy ex aequo na najwyższym stopniu podium z Roarem Liukalisejem. Jakie to jest uczucie dla skoczka narciarskiego, kiedy musisz podzielić się z kimś zwycięstwem? Znaczy, wydaje mi się, że akurat na tym najwyższym podium to jest fajne uczucie, bo to jest tak, że wiesz, że rywalizujesz z tą osobą i ona też mogła wygrać jako pojedynczo, więc stając w dwójkę na tym najwyższym podium, na pewno jest takie same uczucie, jakbyś tam był sam, bo ty dalej czujesz się tym zwycięzcą, więc myślę, że tutaj akurat wielkiej różnicy nie ma, poza tym, że stoicie na tym podium w dwójkę. No i cóż, zawsze masz tego kolegę koło siebie, to można tylko tak skomentować. Nie ma na pewno różnicy, czy to jesteś sam, czy jesteś w dwójkę na tym najwyższym podium. Czyli jeśli chodzi o wspomnienia, to najbardziej w pamięć zapadł ci tamten konkurs z 2002 roku, twoje pierwsze zwycięstwo na Wielkiej Krokwi? No myślę, że wiele jest takich, które gdzieś tam pamiętam, ale to też tak nie jest, że doskonale pamiętam, jak to wtedy przebiegało, co robiłem, nie wiem, co jadłem, jak się przygotowywałem. Bardziej poszczególne takie przebłyski, czy to z samego skoku, czy później już po skoku, różnych zachowań, ile kibiców i tak dalej, więc takich, gdzie się tam pojawiają. Ale jak popatrzymy, no to już było 20 przeszło lat temu, więc no nie mam takiej dobrej pamięci, żeby aż tyle pamiętać z tamtych czasów. Ludzie myślą Wielka Krokiew i od razu pojawia się to skojarzenie Adam Małysz, chociaż wszyscy wiedzą, że Adam Małysz jest z Wisły, to jednak twoje zwycięstwo tutaj na tej skoczni i ta wielka popularność skoków sprawiła, że twoje nazwisko łączy się z tą skocznią nierozerwalnie. Zresztą do dzisiaj pozostajesz rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę stawania na podium. W kwestii zwycięstw wyprzedzili cię już Gregor Schlierenzauer, Kamil Stoch, ale 8 podiów na Wielkiej Krokwi, tego nie dokonał jeszcze nikt w historii. No a przecież w twojej Wiśle jest skocznia twojego imienia. Nie czujesz czasami takiej małej zazdrości, że to Zakopane zawsze tak się kojarzy ze skokami, a przecież ty, tak wybitny skoczek, masz swoją własną skocznię, własnego imienia w Wiśle. Pierwsze skojarzenie to jednak Wielka Krokiew. Jest jakaś taka zazdrość, że chciałbyś, żeby do tej Wisły też tak tłumnie ludzie zjeżdżali jak do Zakopanego? Znaczy zjeżdżają. No, na pewno problem jest taki, że Wisła nie przyjmie tyle kibiców, co Zakopane. Z drugiej strony, no ja pół życia tutaj spędziłem w Zakopanem, więc też jestem mocno jakby związany z tym miejscem i ze skoczniami tutaj. Więc nie czuję jakby, czy tam jakiejś zazdrości, czy coś w tym rodzaju. Skocznia w Wiśle powstała dosyć późno, więc ja już nie miałem jakby okazji aż tyle tam startować i skakać na tej skoczni. Więc myślę, że
każda skocznia jakby pracuje sobie na taki swój imidż i myślę, że skocznia w Zakopanem no, po prostu jest wyjątkowa. Dzisiaj skocznia w Wiśle już też przeszła modernizację, jest zupełnie inną skocznią i jak słyszę od poszczególnych zawodników, czy nie tylko zawodników, trenerów i osób, które są ze skokami związane, że jest bardzo fajna i że super, że ta modernizacja się tak uda, to jest też dla mnie fajne jakby, że ta skocznia mojego imienia się mogła zmienić na tyle, żeby ci zawodnicy chcieli tam przyjeżdżać. Nie tylko na zawody, ale również i na treningi i byli z tego naprawdę zadowoleni. Świat skoków w Polsce, można powiedzieć, rośnie, ponieważ Puchar Świata w tym sezonie po raz pierwszy odbył się w Szczyrku. Konkurs się nie udał, ale skoro odbyło się kwalifikacje, możemy uznać, że impreza się odbyła. I to na pewno bardzo cieszy, ale światowo niestety świat skoków się kurczy. Kraje, które kiedyś miały bardzo dobrych skoczków, powoli odpadają. No cóż, myślę, że można powiedzieć, że skoki narciarskie powoli umierają. I jak ty, jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego, jakie masz pomysły na to, żeby tak się nie działo? Wiemy, że takie dyskusje w FIS odbywają się teraz. I jakie są twoim zdaniem najlepsze pomysły, jak sprawić, żeby ten świat skoków się nie kurczył, a może nawet, żeby zaczął znowu się rozwijać? Nie wiem, no wiemy doskonale, że FIS przede wszystkim, czy Sandro Pertile mają różne pomysły, żeby faktycznie te skoki trochę się bardziej rozrosły pod kątem innych krajów, innych zawodników z innych krajów, że to może być metoda na to, żeby faktycznie te skoki nie umierały. Nie wiem, czy to jest dobra, nigdy się nad tym nie zastanawiałem w 100%, czy faktycznie tak. Myślę, że to, co było do tej pory i te potęgi w skokach narciarskich, one mimo wszystko powinny pozostać i powinno się budować jakby wewnątrz na tyle mocno pozycje skoków narciarskich, żeby to nie umierało. Czy pomysł właśnie taki, że tych z innych krajów, czy to jest Turcja, czy Chiny, czy nie wiem, nawet z Afryki sięgają już po zawodników i oni gdzieś tam przygotowują się w różnych innych krajach. Nie wiem, czy to akurat jest dobra droga, ale skoro gdzieś tam mają jakieś nie tylko obliczenia, ale przemyślenia, że tędy chcą iść, no to na pewno tego nie zatrzymamy. My jako na pewno Europejczycy, szczególnie tutaj ta Europa Środkowa, czy nawet Zachodnia, gdzie te skoki zawsze były, musimy myśleć o tym, żeby tutaj u nas się to dalej rozwijało, żeby to nie umierało, tak jak mówisz. I na pewno wielkim problemem jest to, że dzisiaj, mimo to, że ta młodzież dalej jest, to ma zupełnie inne wymagania, zupełnie inne ambicje i ciężko jest faktycznie takich wykreować takie gwiazdy, jak dawniej były i czasem dalej jeszcze są. No, Kamil, Dawid, Piotrek na przykład u nas, Simon Aman w Szwajcarii. No, jest dużo takich zawodników, którzy faktycznie całe swoje serce w to włożyli i dalej wkładają, żeby odnosić sukcesy. A u młodszych zawodników coraz mniej tego widać. A duety to dobry pomysł, żeby uatrakcyjnić widowisko dla widza? Myślę, że tak, bo to zmieniło. Ja myślę, że fajnie przeprowadzone te duety na pewno mogą spowodować, że to zainteresowanie znów trochę czymś innym wzrasta. I pewnie to jeszcze będzie jakiś czas, zanim się to naprawdę na 100% zaaklimatyzuje. Ale myślę, że dużo jeszcze trzeba pomyśleć nad tym, jak to rozbudować bardziej, bo wydaje mi się, że to, że startuje tylko dwóch z danego kraju, jest trochę mało. I tak samo jeśli chodzi o całą formułę, na pewno cały czas będą nad tym dyskusje, co zrobić, żeby to usprawnić, żeby to jeszcze miało lepszy wydźwięk i jeszcze bardziej się rozwijało. Porozmawialiśmy troszkę o przeszłości, Teraz o dniu dzisiejszym. Kto dzisiaj wygra konkurs na Wielkiej Krokwi? To jest dobre pytanie i na pewno patrząc po wczorajszych drużynówkach, myślę, że jest parę takich nazwisk, które się bardzo wyróżniały, no bo i Stefan Kraft, i Wellinger, i myślę, że Kobayashi, który nie skakał może za dobrze wczoraj, to jest też zawodnik taki, że może w każdej chwili się jakby przebudzić z powrotem. Oczywiście chciałbym, żeby to byli też nasi zawodnicy. Widzieliśmy wczoraj czy Olka, czy Pawła, że naprawdę te ich skoki stały się bardziej stabilne i oddają je naprawdę całkiem już na przyzwoitym poziomie. Na pewno chciałbym, żeby starsi chłopaki też w końcu
ten przebłysk przyszedł i na pewno takie miejsca w tych gdzieś w tej dziesiątce, w dwudziestce spowodują, że znów nabiorą takiej ochoty jakby do tego, żeby rywalizować. Czy któryś z nas stanie na podium? Myślę, że każdy z nas o tym marzy, jeśli chodzi o Polaków. Będzie ciężko na pewno, ale trzeba w to wierzyć. A kto wygra polski turniej? Austria czy Słowenia? No wczoraj, przedwczoraj jeszcze bym powiedział, że chyba Słoweńców nikt nie pobije, bo mają tę przewagę bardzo dużą. Wczoraj się to zmieniło i to się zmieniło bardzo mocno, bo już Słoweńcy nie mają aż takiej przewagi. Myślę, że warto kibicować Słoweńcom. Przede wszystkim dlatego, że też jakby to jest kolejny naród, który na początku, tak jak i my, czy Norwegowie, nie mieliśmy takich przebłysków, czy takiej formy jak Austriacy czy Niemcy. I teraz dochodzą do tego, więc myślę, że trzeba im kibicować. Wspólnie z prezesem PZN zapraszamy zatem do oglądania konkursu na Wielkiej Krokwi i zostańcie z nami z portalem skijumping.pl. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie.